Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpiotarot i zapraszam bliźnięta na czytanie tygodniowe na czas od 12 do 18 października 2024 roku. Drugie bliźnięta to jest czytanie od soboty do piątku, od nadchodzącej soboty do następnego piątku. Zobaczymy kochani, jakie energie dla Was, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania. Moi drodzy, dziękuję Wam za subskrypcje, lajki i komentarze. Osoby, które nie subskrybują, zapraszam do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i żadne czytanie nie umknie Waszej uwadze. Jednocześnie proszę o komentarze, o lajki, bo daje to szansę na dalszy rozwój kanału. Zapraszam, kochani, do czytania. I sprawdzamy, co na nadchodzący tydzień dla bliźniąt. Bliźnięta. Bliźnięta. Dobra, drugie bliźnięta. Wasza energia w nadchodzącym tygodniu. Świat. Co pomaga? Nie. Praca. Tutaj praca. Sąd ostateczny. Miłość. Co w miłości? Arcykapłan. W miłości arcykapłan. Co będzie nieoczekiwane? Śmierć. Karta śmierci. I rada wskazówka. Wynik. Dwójka pentakli. I dwójka pentakli. Bliźnięta. A w tle macie pazia kielichów, macie siłę i macie asa buław. Widzicie, że w tak tygodniowym czytaniu macie prawie same duże arkana, więc jakieś fajne, duże, przełomowe rzeczy. No tutaj jest lojalność, wierność, oddanie rodzinie, przekształcenie romansu w związek, zmiana w relacji, zmiana w związku, wejście na wyższy etap, być może oświadczyny, ale moi drodzy, tutaj może jest możliwość też awansu i nowych perspektyw, nowych propozycji zawodowych. Wy tutaj walczycie z jakimiś przeciwnościami losu, z pewnymi trudnościami w nadchodzącym tygodniu, ale tutaj jest okazja, szansa, jest jakaś pasja, jest jakaś inicjatywa i tu jest szansa, moi drodzy, na nowy ważny związek, nowe ważne uczucie, nowy ważny biznes, nową firmę, nową pracę, nową ofertę, nową pasję. Takie rzeczy tu się pokazują u Was. Wy w energii karty świata jesteście, moi drodzy, w energii, moje drogie bliźnięta, ogromnej świadomości, ale i sukcesu. Niektórzy z Was są w energii karmicznego spełnienia. I to karmiczne spełnienie może dotyczyć Waszego sukcesu, Waszej kariery, Waszego biznesu, awansu właśnie, takiego zwieńczenia, wiecie, z sukcesem, zakończenia pewnego etapu z osiągnięciem największego sukcesu, największego spełnienia, największego szczęścia, zakończenia pewnej drogi. Oczywiście dla niektórych dotyczy to miłości, uczuć, relacji, a dla innych sfery zawodowej, biznesowej. No chyba, że szczęście się w jednym i w drugim, jest też taka możliwość. Moi drodzy, jesteście jakby w energii wyzwolenia. Ci, którzy potrzebowali, są w energii wyzwolenia albo spod jakiejś władzy, wpływów, może w biznesie, może w interesie, może w pracy, a inni w relacjach, w związkach. Więc niektórzy się ze swoich związków, relacji wyzwalają, być może przekształcają, może macie po prostu nowe uczucie, nowy związek, nową osobę, albo przekształcacie jakiś romans w związek stały. W każdym razie, kochani, no tutaj jakieś takie spore spełnienie, duża satysfakcja, ewolucja i w ogóle, tak jak mówię, awans. No niektórzy są naprawdę w energii awansu. W energii awansu. Moi drodzy. Ale też, no właśnie, szczęśliwego zakończenia pewnych spraw. No i tutaj jest jakaś zgoda, jakieś dobre relacje, duży stan zadowolenia i spełnienia, kochani. Być może jesteście w energii narodzin, w sensie mogą tu być narodziny potomka jak najbardziej. Tak, co wobec tego w pracy? W pracy są dostateczne, słuchajcie. No właśnie, karta pracy mówi trochę o tym, że albo powracacie do jakiegoś...
Możliwe, że powracacie albo do miejsca, w którym już kiedyś pracowaliście, albo do jakiegoś biznesu, do jakiejś firmy, albo powracacie, jeżeli macie firmę, macie własną działalność, to powracacie do czegoś, co robiliście wcześniej, lub do współpracy z kim już pracowaliście, współpracowaliście. I moje drogie bliźnięta, no to może być też, to może być właśnie taki powrót jakby, że gdzieś ktoś się z kimś pogodził, komuś przebaczył, wybaczył. No może to być nawet taki, wiecie, interes biznes rodzinny, tak? Że tutaj no jest takie prawdopodobieństwo. W każdym razie, no to może być początek też zmian. Początek też być może u niektórych nowych sytuacji. To może być zmiana w miejscu pracy, zmiana w biznesie, zmiana miejsca zatrudnienia, zmiana firmy jak najbardziej. I to już o tym mówiłam w tle, nie będę do tego wracać. Niektórzy decydują się o przejście na emeryturę albo spodziewanie, albo po prostu na wcześniejszą emeryturę. Moi drodzy, gdzieś tutaj też pojawia się możliwość większej liczby perspektyw związanej z pracą zawodową i to się też pokazało w paziu kielichów na początku, tak jak wspomniałam, więc może być więcej propozycji, więcej ofert, więcej możliwości, albo będziecie rozpoczynać nowy kierunek biznesowy, zawodowy, ewentualnie jakieś nowe studia. Może ktoś się decyduje na studia. Moi drodzy, przełomowy moment, jeżeli chodzi o sferę biznesową, zawodową, jak najbardziej. W miłości arcykapłan, no więc tutaj już w tej miłości, kochani, w tej miłości to jest też jakiś udany związek, udana relacja tu się szykuje. Będzie takie porozumienie na poziomie duchowym. Tutaj może mogą być zaręczyny w miłości jak najbardziej, może być też ślub kościelny. Zaręczyny mamy w dwóch kartach też, w tle paść kielichów i arcykapłan w miłości jak najbardziej może mówić o tej decyzji, albo w ogóle o zaręczynach, albo o decyzji o ślubie, jedno i drugie, planowanie ślubu. No i tutaj już takie dosyć ważne wartości, jak wierność, zasady moralne, moi drodzy. Tak, ewentualnie, no ale to za wcześnie, bo jeżeli narodziny w nadchodzącym tygodniu, to raczej w tym samym tygodniu nie będziecie się raczej decydować na chrzest, więc raczej nie. W każdym razie, kochani, no też jakby taka nauka siebie wzajemna, to może być taka nauka siebie nawzajem w związkach, w relacjach. Być może w tym tygodniu będzie Wam dane coś przeżyć, i coś albo Was mocniej scementuje, połączy, stworzy jakąś silniejszą więź, no albo właśnie bardziej jakby będziecie mieć okazję siebie się nawzajem nauczyć w nadchodzącym tygodniu. To, co nieoczekiwane, to jest karta śmierci. To jest karta, moi drodzy, w ogóle widzicie, jeżeli chodzi o osoby, no to jest tutaj, no karta, każda duża arkana reprezentuje jakiś znak, tak? Tak jak karta świata reprezentuje strzelca, karta sądu ostatecznego, moi drodzy, reprezentuje lwa. Karta świata strzelca, karta sądu lwa, karta arcykapłana byka. Moglibyście mieć byka, moi drodzy, w miłości, ale nie musi być. W pracy, we współpracy mógłby być ten lew, ale też nie musi być. I tutaj to, co nieoczekiwane, mamy kartę śmierci. Tutaj mógłby być nieoczekiwanie pojawić się jakaś osoba spod znaku skorpiona, ale wcale nie musi. Tak więc, moi drodzy, tutaj nieoczekiwanie czeka Was jakaś bardzo duża transformacja, zmiana i metamorfoza. Nieoczekiwanie może tutaj, albo Wy możecie powstać dosłownie na nowo jak Feniks z popiołów, albo coś powstanie na nowo dosłownie jak Feniks z popiołów. Tak wiecie, coś, co umarło, zostało pogrzebane, zapomniane, w ogóle niemożliwe, nierealne, nagle po prostu może, wiecie, powstać jak Feniks z popiołów, ożyć.
być po prostu możliwe, coś, co było niemożliwe, albo coś, czego nie dopuszczaliście w ogóle, że to się w ogóle nie zdarzy, że w ogóle wy o tym nawet, wiecie, nie myślicie, albo no, jakby poza zasięgiem waszych oczekiwań, poza zasięgiem waszych jakby możliwości. W każdym razie tutaj jest jakaś głęboka, nieoczekiwana transformacja. Jakaś totalna metamorfoza, która może oznaczać całkowitą zmianę, czyli jakby nowy początek, zakończenie czegoś, zakończenie jakiegoś etapu, ale równocześnie nowy początek, możliwe, że lepszy, który nie będzie w ogóle podobny do poprzednich z niczym, ani ze związkami, z relacjami, ani z biznesami, ani z pracami. Po prostu to będzie coś zupełnie odmiennego i innego. I tutaj jest jakby szansa na taki nowy początek, moi drodzy, na taką całkowitą przemianę. Ale kochani, to często też mówi o rozstaniu się z przeszłością, o rozpoczęciu tego, co nowe, możliwe, że lepsze. I to jest zaczynanie wszystkiego od nowa, to jest jakieś odrodzenie, więc tutaj mocno nieoczekiwanie. Ja nie mówię, że u większości, ale u niektórych z bliźniąt może pojawić się nieoczekiwane rozstanie, zakończenie związku, zerwanie związku i nieoczekiwanie odrodzenie jakby relacji miłości z kimś innym. To nie musi być tylko miłość, to może być też sfera biznesu, to odrodzenie. Jakby rozpoczynanie tego, co nowe, możliwe, że lepsze. To jest też informacja, że zaczynacie wszystko od nowa i macie nadzieję, że będzie lepiej. Jest to znowu druga karta wyzwolenia, wyzdrowienia, wyzwolenia, uwolnienia się od starych spraw, od obowiązków i obciążeń, odcięcie od przeszłości, perspektywy i przeprowadzka. Od nowa. Totalna zmiana warunków pracy, oczyszczenie z toksycznego związku. Dla niektórych znowu nieoczekiwane przejście na emeryturę lub rentę zdrowotną. To są takie nieprzewidziane zmiany i to się powtarza, już to było w tych wcześniejszych kartach, to co jest tutaj nieoczekiwane się pojawia, czyli ta przeprowadzka, czyli jakieś zakończenie związku, oczyszczenie z toksycznego związku, przejście na emeryturę, wyzwolenie podwójne, wyzdrowienie, nowe perspektywy, odcinanie się od jakichś starych problemów, zaczynanie wszystkiego od nowa, no być może zakończenie pewnego etapu. W związkach może to oznaczać zakończenie związków, relacji lub ich transformację i odnowienia. Tu są odnowienia, odrodzenia, więc możecie mieć związki, relacje z osobami, z którymi coś Was łączyło w przeszłości lub jakieś powroty z przeszłości, tak? Jak najbardziej tak. To może być nieoczekiwane, powroty z przeszłości. Rada, wskazówka, wynik, dwójka monet. Drogie bliźnięta. Dwójka monet radzi, abyście nie obawiali się płynąć po falach zmian. Więc tutaj no te zmiany, one tutaj są wszędzie. Zmiana w karcie świata, zmiana w karcie sądu ostatecznego, zmiana w śmierci. Karcie śmierci. No w takim razie to jest nieuniknione. Jednak w tego wyniku ta zmiana przychodzi, wy tą zmianę przyjmujecie. Ewentualnie po prostu no, jest informacja o tym, żeby się nie obawiać płynąć po falach zmian. I to jest informacja o przetasowaniach, o zmianach w związkach, w relacjach, być może w biznesach, w pracach, w firmach. Tu pojawia się wybór pomiędzy dwiema osobami, nawet dwie przeciwstawne opcje, dwa przeciwstawne wybory, dwie jakieś, wiecie, przeciwstawne osoby i to jest jakby dzielenie uwagi, energii, czasu, poświęcenie dla dwóch osób, tak? Czy tam dla dwóch firm, dla dwóch biznesów i tak dalej. Są tu pewne rozterki, niejasności, które pewnie należy wyjaśnić. Wiecie, tutaj jest gdzieś jedna z tych osób, to jest osoba, która nie szanuje uczuć, więc też trzeba może zwrócić na to uwagę. W każdym razie, no, finalnie możecie mieć albo dwie oferty pracy, dwie oferty biznesowe, dwie oferty współpracy, albo i więcej. I tu jakby może być niepodjęta decyzja, może być po prostu zajęcie się obydwiema jednocześnie przez jakiś czas, ale to jest zmiana, która nie jest stała jakby, tak? Czyli tutaj ten wybór nastąpi. Nastąpi wybór albo osoby do związku, do relacji, z którą finalnie, ostatecznie, albo praca, biznes i tak dalej, współpraca. Buziaczki, pa, pa.